Cześć, ja jestem Sarge i witam was ponownie w Spider-Manie. Chwila, znalazłem coś w kanałach. Powtarzam! Strzelanina w siedzibie Hammerheada! Barze bez nazwy! Wszystkie dostępne jednostki! Ktoś zaatakował bar bez nazwy. Muszę się tam dostać przed policją, może czegoś się dowiem. No i proszę, od razu po wczytaniu stanu gry dostałem informację na temat tego, co się dzieje w barze bez nazwy, więc tam będziemy zmierzać po drodze, zajmując jeszcze kolejną melinę Hammerheada, gdzie też oczywiście mamy dwa dodatkowe cele do zrealizowania. Chciałbym oprócz ruszenia z misją fabularną w tym odcinku również zająć się pozostałymi aktywnościami dostępnymi w tym DLC. Uwaga! Mamy doniesienie o masowym niszczeniu mienia. Podejrzewana magia. Potrzebne wsparcie w Carnegie Hall. Proszę państwa, wygląda na to, że muszę coś sprostować. Niektóre z moich uwag o tym, że pomysły Hammerheada są interesujące, bo chce on przywrócić temu pięknemu miastu dawną chwałę, mogły być wyrwane z kontekstu. Hammerhead to brutal i kiepsko ubrany morderca, który, jak wyszło na jaw, kradł supernowoczesną broń, żeby siłą przejąć władzę nad miastem w ramach swoistego przewrotu, którego nie przewidział absolutnie nikt, a zwłaszcza, jak się okazuje, Spider-Man. Rzecz jasna, w dalszym ciągu podziwiam pobudki, którymi kierował się Hammerhead. Dzieciaki powinny odłożyć smartfony, skończyć małpować i znaleźć robotę, tak jak każdy z nas, w wieku 8 lat, żeby nauczyć się odpowiedzialności. Ale chyba zgodzicie się ze mną, że jego metody powinny trafić do śmietnika, a broń nie powinna być częścią dyskusji o przyzwoitości. Chcę tylko powiedzieć, że to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby Spider-Man nie pchał się na ulicę. Nie wiem dlaczego, ale to prawda. A teraz idę spać. Uwielbiam te wypowiedzi J. Jonah Jamesona, kiedy zaczyna bardzo spokojnie, by nagle podnieść ton swojego głosu. Ten kontrast jest po prostu bezbłędny. Zmieńmy sobie jeszcze strój, zanim wyruszymy już do samej meliny Hammerheada. Może tym razem niech będzie ten kostium z poprzedniego dodatku. No i od razu się wbijajmy. Przy okazji podsłuchamy oczywiście pewnie jakieś rozmowy przestępców. Nadchodzę! MJ, dotarłem do magazynu Hammerheada w Upper East Side. Założę się, że nie wysyła stąd towarów zamówionych w sieci. Goście chodzą po okolicy jakby nigdy nic? Ta, magazyn jest zamknięty. Nie na długo. Przyjmę cokolwiek znajdziesz. Do usłyszenia. Dobra, mamy plan. Wykończyło mnie noszenie tego sprzętu Sable. A co u ciebie? Chyba ktoś robi mnie w konia z przerwami. Potrzebuję godziny, żeby dojść do siebie, a mam tylko 15 minut przerwy. Czaję. Zacharowują nas tutaj jak woły. Ponoć coś z tych rzeczy może cię wzmocnić. Rozważam skorzystanie z nich. Mówisz serio? Szef cię zabije, jak się dowie, że tknąłeś cokolwiek, co tam się znajduje. Zaryzykuję. Zresztą, gdy będę wzmocniony, nic mnie nie powstrzyma. Jasne. Bardzo chętnie na to popatrzę. Hej, znasz do tego czegoś? Ale nie mogę go zgadnąć. Polo chyba nie rozkminia. Tak myślę. Okej. A gdzie jest Polo? Poszedł na przerwę jakiś czas temu. Nie wiem, gdzie go poniosło. Chyba sobie żartujesz. Muszę się do tego dobrać, żeby móc zająć się serwerami. Na pewno zaraz wróci. Sam sobie poradzę. Uwierzysz, że jedzie do nas więcej tego towaru Sable? Nawet nie wiem, gdzie to chodzi. Takie problemy lubię. Ponoć szef planuje kupić więcej miejsc na trzymanie tego sprzętu. Dobrze, bo zacząłem się trochę niepokoić. Szef zawsze myśli przyszłościowo. To przez tę metalową czaszkę. A tak serio? Myślisz, że się ostatnio jakoś dziwnie zachowuje? Wydaje się bardziej wściekły niż zwykle. Nie. Zawsze był agresywny. No, nie wiem. Wydaje się jakiś nagrzany. Nie wygląda normalnie. Znaczy, że muszę się uważniej przyjrzeć. No dobra, panowie. Jeśli to wszystko, co macie do powiedzenia, to pora zacząć walkę. Ej, kto tu jest? Mamy cię, Spider-Manie! Rozwalić go! Chciałem wykonać te kopnięcie ze ściany. Czekajcie. A, bo to się inaczej robiło. Przywaliłem mu!
Zrzućcie go na ziemię! W ten sposób. Kółkiem muszę tutaj podskoczyć do ściany. I wtedy do nich odbić właśnie. To nie będzie trudne. Błyskawicznie będę w stanie to zrobić, jak widzicie. Tak jest. Teraz 15 kopnięć z lotu. Całkiem efektownie, bo się jeszcze odbijamy często od tych przeciwników. Na dobrze mu idzie. Strzel przesyła pozdrowienia. Praktycznie non-stop się możemy utrzymywać w powietrzu, można powiedzieć. Później to ogarniemy! Zacznijmy od zabicia Spidermana! No proszę, a mnie się wydawało, że wysyłacie z tego magazynu rękodzieła Hammerheada. O, już mamy gości z wyrzutnią. Na górze, kretyni! Jeszcze 3 kopnięcia z lotu i będziemy mogli się zająć właściwą walką. Tak jest. Zapraszam. Nie pozwólcie mu się położyć! Nie masz z nami szans, Knajko! To wy nie macie szans ze Spideym. I zaraz się o tym przekonacie. Spider-Man! Nie dopuśćcie go do strzelku Sable! Ilu zbirów Hammerheada potrzeba do buchnięcia supernowoczesnego sprzętu międzynarodowej agencji? Zaraz się dowiemy! Łomot na życzenie! Dobra, teraz to się popisuje. Nie ma nic lepszego niż wpadnięcie właśnie w taką grupę wrogów i załatwienie ich rozpryskiem sieci, tak jak teraz to zrobiłem. Szefa tu nie ma, więc sami musimy go zabić! Myślicie, że ten super pancerz wejdzie na wasze garniaki? Wezmę sobie jeszcze jakiś gadżet ciekawy, niech to będzie matryca. Okej. Okay. Peter, rozszyfrowałam trzeci plik od ciebie. Fajnie, ja też tutaj nie próżnuję! Powiem ci, co odkryłam, a ty pracuj dalej. Wydaje się, że kapitan Yuri ma o czym myśleć. Kto nie ma? Prawda. Znalazłam w pliku archiwa policji. Wiesz, że jej ojciec i dziadek byli glinami? Ha! Rodzinna tradycja! Coś takiego. Ojciec Yuri został wyrzucony z policji. Trafił do więzienia za przyjmowanie łapówek. Od Magi. Brał w łapę? Kiedy tylko mógł. Wydaje mi się, że Yuri chce zadośćuczynić za błędy ojca i przy okazji położyć kres działaniom Magi. Grubo! Nic dziwnego, że nie odpuszcza! Wiem, że powinnam pisać o przypadkach Hammerheada, ale to dość intrygująca sprawa. Zrobi się niedługo. Znieść robaka! Zresztą to, co tutaj powiedziała MJ, to też jest znane chyba z komiksów, z tego co się orientuję, a przynajmniej to, że w pewien sposób była to też inspiracja dla Yuri, żeby podążyła taką ścieżką kariery. Nie zapominajmy też o tym, że w komiksach Yuri ostatecznie też się trochę odmieniła i była rozpoznawana jako Rafe. Nie wiem, czy w polskiej wersji będzie to jakoś przetłumaczone. Można by to przetłumaczyć jako widmo, czy jako duch. Ale zaczynam się zastanawiać, czy ten dodatek nie ma nas przypadkiem przygotować na tą wielką przemianę Yuri. A jeśli tak, to byłoby to naprawdę ciekawe. Nie może odebrać szefowi tego sprzętu! Myśleliście o tym, żeby łamać prawo w nieco mniej oczywisty sposób? Ostatnia fala przed nami. Nie uciekajcie tutaj przede mną, panowie. Weźmy matrycę i zaatakujmy ich teraz w powietrzu, bo jest sporo tych najtrudniejszych przeciwników. Bardziej wytrzymałych też przy okazji. Aj, żebym o tym tutaj nie zapomniał. Rozerwajcie nas, strzępy! Zdaje się, że też ja mu mogę odebrać broń, kiedy się przegrzeje. Przed chwilą miałem taki moment na to. Zaraz jeszcze spróbuję. Na razie mogę tych eliminować.
Dobra, no nie uda mi się to może w tym momencie akurat, a to z tego względu, że ciągle atakują mnie pozostali, więc już skupmy się po prostu na wyeliminowaniu go w ten właśnie sposób. A nimi zajmiemy się teraz z automatu niejako. To są zresztą już ostatni przeciwnicy, więc damy im radę bez większych kłopotów. No idealnie po prostu. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Tutaj mamy jednego. I to wszyscy. Najwyraźniej tak. No, i po magazynie ze sprzętem Sable, który Hammerhead mógłby wykorzystać przeciwko mnie. Tutaj znajduje się cała masa serwerów Sable. Oby Hammerhead się do nich nie dobrał. Dobra. Szukamy pliku Hammerheada jak zwykle. Tym razem tędy wchodzimy. Za każdym razem trochę inaczej. Czas wypłaty! No to co? Zobaczmy. Skończyłem tutaj. Wysyłam ci ostatni zaszyfrowany plik i... Nie musisz. Już i tak wiem, co na nim znajdę. Tak? Nie tylko Hammerhead potrafi się dostać do niedostępnych plików. No dobra, czy to była ostatnia melina Hammerheada, czy jeszcze jakaś mi tutaj pozostała? Nie, to już będą wszystkie cztery, jakie były. Tu niedaleko mamy jeszcze wyzwanie Screwball, jest to wyzwanie walki. Yuri jest ostatnio bardzo metodyczna, bardzo. Skupia się tylko na tym, żeby zatrzymać Hammerheada i Maggie. Przestała przestrzegać regulaminu. Nie wygląda to dla niej dobrze. Na szczęście ma ludzi do pomocy. Tak. Słuchaj, Peter. To lepszy materiał niż przykrywki Hammerheada. Muszę to ugryźć. Wiem o tym. Wiem. Dobra. Wiszę ci za te pliki. I mam nadzieję, że twojej przyjaciółce wszystko się ułoży. Dzięki, MJ. Ja też. No widzicie sami, coraz więcej wskazuje na to, że faktycznie ta przemiana Yuri może tutaj zostać zaprezentowana. No zobaczymy. A jak nie w tym dodatku, to może w następnym? Albo po prostu takie przygotowanie do tego, co może nas czekać w ewentualnej kontynuacji. Do wszystkich jednostek. Podejrzenie udziału Maggie w wypadku. Potrzebne wsparcie w Yorkville. Dobra, to niedaleko. Wygląda na jakieś przy... Oczywiście! Spider-Man musi się pokazać, kiedy mam zlecenie. Słuchajcie, jeśli nie chcecie mnie tyle widywać, musicie mniej rozrabiać. Można się tym zająć, skoro jest niedaleko. Sprowadza się to też do samej walki właściwie, ale poradzimy sobie, myślę, całkiem szybko w tym przypadku. Idealnie. Dobra, zagrożenie wyeliminowane. Policja już jest w drodze. Dobra. To teraz rozpocznijmy w końcu to wyzwanie walki. I tutaj postaram się zrobić to przynajmniej na ten srebrny medal. Hejka! Ostatnio zrobiło się gorąco w sekcji z komentarzami, więc moi cudowni fani wychodzą na ulicę, żeby wytropić wszystkich hejterów! Cudowni fani i świrnięci zbiegowie z więzienia. Jeden pies. Lepiej dopilnuję, żeby nikt nie ucierpiał. Pokonaj wszystkich przeciwników przed upływem czasu. Jasna sprawa. Uważaj! Dobrze! Porobiło się przewidywalnie. Pora na scenę walki. Chcecie się złamać, pięcaki! Hej! Wiesz, na co mam ochotę? Na fotobombę! Dobra, fotobomba jest niedaleko, więc zobaczmy. Musimy ich tutaj pokonać w jej obszarze. Żeby zarobić dodatkowe punkty, a więc zapraszam was. Kurde, to mi trochę pokrzyżowało plany. Karnet zawsze 6-9 pisze. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale uwielbiam! No i to jest fotobomba! Rozpalcie! Fotobomba! Nie przegap jej! Dobra, to lecimy na tą fotobombę w takim razie szybko. Przestań! Wykańcza nas! Do roboty!
Ładne bonusiki idą. Jeszcze jeden będzie. Dobra, 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 tych załatwmy. Damy jak muchy, weźcie się w garść! Pytanie, czy nie spróbować może z siecią uderzeniową? Granat leci! Ty, Lukanu, możemy mi zadać skrzydeł! Dobra, tam dalej są następni. Nie przestawaj wrzucać tego kontentu, SM! Opany. O, załuski, załuski, załuski. Zapraszam kolejnych. Zobacz tego. No myślę, że za tyle bonusów dostanę sporo punktów. Przywiązać. Dobranoc! Okej, teraz może coś innego. Fala wstrząsowa. Zostaw! Będziesz słabna w internecie i ty będziesz słabna w internecie i ty będziesz słabna w internecie, obiecuję! O, o, nie przegap foto bomby! To tylko tego załatwię. Dawaj, 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 dawaj. Atakujemy, wykorzystać ten czas. Te wykończenia jest dobrze zachować na fotobomby właśnie. Dobrze. Czekamy, czekamy na następną. Granat leci! Pomoc na życzenie! I po walce! Nie dajcie się zastraszyć! To taka realistyczna przemoc! Pokonani. Blisko ideału. No i nawet stosunkowo niewiele zabrakło do złota. Miernota! Czy wiesz, co jeszcze jest miernotą? Media tradycyjne! Domyślam się, że Skrubol nie jest fanką mediów tradycyjnych. No ale dobra. Lecimy w takim razie tutaj. A wiecie co? Mamy szybką podróż dostępną. Zobaczmy, czy pojawiła się jakaś nowa animacja korzystania z szybkiej podróży w tym dodatku. Raczej wątpię, ale możemy to sprawdzić. No nie, mamy cały czas to samo, co było również w podstawce. Pierwszy dodatek też nie wprowadził niczego nowego w tej kwestii, więc nie sądziłem, że tutaj by było coś innego, ale lepiej zawsze sprawdzić. Nie zmienia to faktu, że dzięki temu bardzo się tutaj zbliżyłem do mojego głównego celu. Przełączmy się zatem na nasz główny kostium przeznaczony w mojej serii do misji fabularnych. No i pora poznać dalszą część tej historii. Tutaj ten zaułek mnie interesuje. Okej, wyprzedziłem policję. Sprawdźmy, co tu zaszło. A no właśnie, zbadaj miejsce. O kurde. To jakiś pogrom. Jasny gwint. Co tu się wydarzyło? Kto to zrobił? Yuri? Yuri nigdy nie straciła nad sobą kontroli. Ej, a co to? A, mamy naszego Spider-Bota. Przecież tutaj go zostawiliśmy. Spider-Bot! Wow! Nie wierzę, że to przetrwałeś, mały. To telefon? Odbierzemy. Dzwoni Vini. Halo? Gino, gdzie ty się podziewasz? Policjantka rozniosła nam magazyn na trzeciej. Policjantka? Łata nabę, czy jakoś tak. Wszystko rozwaliła. Zabieram rannych do Mercy General, a potem przygotowujemy się z ekipą na wieczór. Na wieczór? Przypomnij, co się dzisiaj dzieje? Oberwałeś w łeb, czy co? Wielki finał! Wszyscy mają się zjawić. Rusz tyłek, widzimy się na miejscu. Wielki finał. Hammerhead zaplanował coś dla Donów. Muszę wiedzieć co. Powinienem znaleźć Winiego. Muszę dotrzeć do Mercy General na czas.
No ale widzicie, co się dzieje z Yuri. Wcześniej tak się nie zachowywała, nie była tak agresywna. Opuszczając posterunek, Yuri mówiła, że pokaże, co to jest strach. Ale nie to mnie przeraża, tylko jej mina. Widziałem ją u wielu przestępców, ale nigdy u policjantów. I to tym bardziej jest przerażające, niepokojące. Yuri nam tutaj powoli wyrasta na najciekawszą postać tego dodatku. Chociaż wydawałoby się, że mógł to by być Hammerhead. Mercy General, okej. Sprawdzę, kto używał telefonu w ciągu ostatnich 5 minut. Jeśli Vinny wciąż tu jest, powinienem go namierzyć. Chyba. No to zobaczmy. Mam jakieś sygnały, ale muszę się zbliżyć, żeby je dopasować. Teraz trzeba wyodrębnić sygnał. Nie, to nie Vinny. Zdecydowanie nie Vinny. Jakaś kobieta była. Dawaj, Vinny, no dawaj! To nie on. Szukamy dalej. Dobra, tych sygnałów jest sporo. Bądź Vinnym, bądź Vinnym. Nie ten numer, niech to. Tutaj. Przemieszcza się. Tym razem będzie bingo. Niedobrze. No dalej, dalej, na pewno gdzieś tu jest. No, tak mi się wydawało, że po tej stronie jeszcze były sygnały. Proszę bardzo. Czuję się jak szpieg. Okryty największą niesławą. Dawaj, dawaj. Jest! To on! Dziękuję ci, Vinny. No nareszcie. Jest Vinny. Lepiej być blisko. Ale nie za blisko. Vinny mówił, że Hammerhead szykuje na dziś jakiś finał. Wątpię, żeby chodziło o przedstawienie na Broadwayu czy eksperymentalny performance uliczny. Dalej, Vinny, przydaj się na coś. Mam tylko ciebie. Wsiada do samochodu. Kiepski wybór, Vinny. Wiesz, ile to miejsce było warte? Odkąd Hammerhead porwał Donów, siedzi cicho. To pewnie ma jakiś związek z nimi. Muszę się dowiedzieć, o co chodzi i dorwać Hammerheada przed Yuri. No to spokojnie, śledzimy go. Trzymam się na bezpieczną odległość, nie chcę tutaj bujać się zbyt szybko. Vinny, nie lubię pouczać innych, ale bez przesady. Chociaż udawaj, że znasz przepisy. Ale widać, że mu się spieszy. Dobra, tylko się Spidey nie zbliżaj za bardzo, ale też się nie oddalaj. Też nie wiem, czy jeśli bym się zbliżył, to czy coś by to zmieniło, czy on by mnie zobaczył. Musiałbym być chyba bardzo blisko. Tu pewnie Vinny spotyka się z resztą. Podsłucham ich. Może poznam szczegóły dzisiejszego wielkiego finału. No dobrze. To zobaczmy. Spróbujmy tam podlecieć. Kiedy idziemy na budowę? Później. Ma być nastrojowo. Szef to lubi robić show. Daj znać, jeśli zobaczysz Gina, dobra? Mieliśmy się tu spotkać. Cokolwiek planują, wszystko wydarzy się na budowie. Tylko której? Hammerhead ma ich kilka. Likwiduj po cichu przeciwników po zakończeniu podsłuchiwania. Okej, w budynku też coś mamy. Tylko uwaga. Akurat ten snajper mniej więcej w tym kierunku się patrzy. A patrzcie, tutaj mamy też dostęp do budynku. Dobra. Spróbuję jeszcze tego zdjąć. Idź na przerwę, zasłużyłeś. Dobra, na razie wejdę sobie tutaj, co? Myślę, że to dobry pomysł. Zaraz, zaraz. Idziemy dziś na wschód czy na zachód? Na zachód, głąbie! Zlituj się! Tak, tak, sorry. Mam problem z uchem wewnętrznym. Ciągle się gubię.
Budowa na zachodzie. Cieplej, ale nie gorąco. Muszę słuchać dalej. To gdzie teraz? Tam. Zobaczmy. Gdzie jest Gino? Miał się zająć betonem. Zaczynamy o 21:00. Nie ma czasu na wpadki. Ogarnę betoniarki. Będą gotowe na 21:00. Słowo. Zacznie się o 21:00. Dobrze wiedzieć. Pytanie tylko gdzie? Nie wiem, jakim cudem oni mogli nie widzieć Spidermana, ale nie wnikam. Ej, kto ty? Wieki zaczynają ci ciążyć. Jest tam kto? Teraz ja tu trochę popilnuję, dziękuję. Leży! Człowieku, przy stacji linii A na 34. G nie jeździ nawet po Manhattanie, co z tobą? Odczep się, jestem z Jersey. A na 34. czaję. Jezu. Plac budowy przy 34. Hudson Yards. Dobra, Hammerhead szykuje coś na Donów dziś w Hudson Yards. Lepiej, żeby ci tutaj nie pojawili się tam jako posiłki. Okej, czyli po prostu mam ich wszystkich pokonać jeszcze. Tamtymi się jeszcze bym zajął. Dobra. Zagrożenie. Ten był poza widokiem, więc mogłem go pierwszego zdjąć, a teraz zajmę się jego kumplem. Ej, kto... Uwierz mi, tak będzie mniej bolało. Dobra, teraz tam. Pewnie zobaczyli jakieś ciało czy coś, nie wiem. Czym ty się zaniepokoiłeś, kolego? Przecież tutaj niczego nie mogłeś raczej zobaczyć. Ale spokojnie. Na razie jest jeszcze zbyt blisko tamtych. O, akurat teraz poza widokiem, ale... Nie wiem, czy chcę tak atakować. W sumie nawet jak mnie zobaczą, to też się nic nie stanie. Bezsilni wyglądają tak słodko. Ale skoro mieliśmy ich poza widokiem, no to mogłem spokojnie się rozprawić. I tutaj teraz tylko poczekam na odpowiedni moment, tak jak teraz. Nie, tu nie ma. No i właśnie. A jeszcze tam mamy kolejnych. Myślałem, że to wszyscy. No ale nie. Jak wygląda sytuacja? Też mogę ich zdjąć spokojnie. To już naprawdę chyba będą ostatni dwaj. Dobra, to już wszyscy. I o to chodziło. Wielki finał ma się odbyć dzisiaj. Dlaczego mam wrażenie, że to się dobrze nie skończy? Okej, czas na show. Chyba stosownie się ubrałem. Czyli mamy noc. Dlaczego Hammerhead nie może być normalnym mafiozem? Wiesz, spokojnie zajmować się gospodarką, odpadami, nosić dresy, jeść dużo klopsów i co jakiś czas kantować rząd. Skąd u niego takie wielkie ambicje? Och, może to przez tę płytkę w głowie. Oby Yuri mnie nie wyprzedziła. Jeśli zmierzy się z Hammerheadem, zrobi coś, czego będzie żałować. Sami widzieliście po nazwie zadania ostateczne starcie, czyli to już będzie ostatnia misja w tym dodatku. Jeśli tak, to ja kolejny odcinek poświęcę w całości na pozostałe aktywności poboczne, żeby mieć zaliczoną grę w 100%. Zostały właściwie już tylko wyzwania Skrubol i przestępstwa Hammerheada, a później już będziemy mogli się zabierać za tą ostatnią główną misję w takim układzie. Zostawcie zatem kciuka w górę, jeśli ten materiał wam się podobał. Ja tu jeszcze tylko rzucę okiem, czy pojawił się jakiś nowy wpis, ale widać, że nie. Ciągle mamy tylko Hammerheada jako tą nową postać. Usłyszymy się w kolejnym materiale, w którym właśnie głównie tymi aktywnościami pobocznymi będziemy się zajmować. Cześć!